budynku Częstochowskiego Magistratu. Spotykamy się dzisiaj z wiceprezydentem Andrzejem Szewińskim. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Przed laty siatkarzem AZS-u Częstochowa, siatkarzem reprezentacji Polski. Po wielu latach po barażach z Aluronem, Wirtu, Wartą, Zawiercie AZS Częstochowa spada do pierwszej ligi. Panie Andrzeju, jak pan patrzy na to wszystko, co teraz się dzieje w AZS-ie Częstochowa, łącznie z tą procedurą odwoławczą, to co pan czuje? Czy na pewno tak jak większość kibiców mam pewną żałobę w sercu, bo jeszcze będąc zawodnikiem zawsze przyzwyczailiśmy kibiców, mieszkańców Częstochowy do tego, że jesteśmy drużyną, która wygrywa, która walczy o te najwyższe laury. Ja grałem tutaj 10 sezonów i nie było sezonu, żebyśmy nie zdobyli jakiegoś medalu, prawda, w Mistrzostwach Polski, czy żebyśmy nie grali w Pucharach Europy. To było takie jeden z głównych powodów do dumy częstochowian. Właśnie był nawet kiedyś, pamiętam, taki ranking i chyba na 6 miejscu po Jasnej Górze, po paru innych jeszcze takich bardzo ważnych sprawach dla mieszkańców, to jednak właśnie AZS Częstochowa. No całe miasto, pamiętam, jak ja byłem jeszcze zawodnikiem, żyło tymi meczami, to były święta sportowe. No i doszło do takiej sytuacji, kiedy po 30 latach tak zasłużony klub spada do Ligi Niższej. Będzie pan teraz podejmował jakieś inicjatywy na rzecz uratowania AZS-u? Coś się będzie działo? Tak, będę podejmował szereg inicjatyw, gdzie jak gdyby pierwszy punkt, jeżeli chodzi o te inicjatywy, to będzie spotkanie z Radą Sportu. Jest to taki organ, który działa zgodnie z ustawą o sporcie przy prezydencie miasta. A następnie mam jeszcze dalszy jak gdyby tutaj scenariusz na to, żeby zaradzić, żeby podjąć odpowiednie kroki w celu ratowania siatkówki w Częstochowie. Wiem już, kiedy ta sesja, bo próbowaliśmy się kontaktować z AZS-em Częstochowa. Oni mówią, że odniosą się do wszystkich zarzutów wiceprezydenta właśnie podczas tej rady. Czas nagli, wiemy, kiedy to się odbędzie? Na pewno w następnym tygodniu. Ja tutaj chciałbym podkreślić, że jedną taką bardzo ważną kwestię, że ja podejmując te działania, ja nie chcę żadnej wywoływać chucpy czy jakiejś wojny. I nie chcę, to nie jest tak, jak ci działacze mówią, że kopie się leżącego. Ja po prostu, jest taki moment, kiedy nigdy tutaj złego słowa nie mówiłem na te działania, a można było wcześniej, prawda? Czuję się w obowiązku, mając pewne instrumenty, również jako wiceprezydent miasta Częstochowy, żeby zacząć działać konstruktywnie i myśleć o przyszłości. Część kibiców zarzuca panu, że nie interesowało się losem klubu przez ostatnie lata. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Ja interesowałem się losem klubu, tylko nie chciałem ingerować z wielu względów. Po pierwsze, wcześniej byłem senatorem, czyli nie chciałem łączyć polityki tutaj z jakimiś takimi działaniami, bo są niektórzy politycy, którzy chcą się podbić przez jakieś sportowe eventy czy działania, a ja jak gdyby tutaj odłączyłem się od tego. No i trzymałem kciuki za te działania osób odpowiedzialnych, czyli jak to jest w spółce, to jest zarząd, to jest rada nadzorcza, to są pewne decyzje, które oni podejmują, a my z drugiej strony tutaj jako miasto teraz mam pewne instrumenty, ponieważ reprezentuję praktycznie chyba największego sponsora klubu. I też jak gdyby oczekujemy tutaj pewnych wyjaśnień ze strony miasta, jak to wygląda, dlaczego się tak stało, co możemy zrobić, jakie są plany na przyszłość, tak żeby tu było lepiej, prawda, w tym naszym sporcie. No właśnie, jeśli miasto teraz chciałby zabrać AZS-owi te środki na promocję z powodu tego spadku, popierałby pan taką inicjatywę? To jest tak, że środki zostały rozdzielone i tu ja jestem daleki od jakiegokolwiek zabierania środków, choć jest w umowie jeden punkt, że zespół musi reprezentować miasto w najwyższej lidze rozgrywkowej, także to też my jako miasto tu jesteśmy zobligowani do tego, żeby te środki były kwalifikowane, czyli nad nami czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa. Na chwilę obecną, z tego co wiem, to te środki, które wynikają z umowy, tam będą wypłacane, przynajmniej ta pierwsza transza. Panie prezydencie, uczestniczył pan w Radzie Sportu w Częstochowskiej Radzie Miasta. Ile konkretnie odbyło się Rad Sportu? Jak często był tam poruszany wątek AZS-u Częstochowa? To jest Rada Sportu, to jest taki organ opiniujący i generalnie on się spotyka wtedy, kiedy trzeba zaopiniować budżet. Wiemy, ile tych rad się odbyło konkretnie?
Jeżeli chodzi o Rady Sportu, to generalnie przed budżetem odbywają się Rady Sportu. Czy jak jest Rada Miasta uchwala budżet i tam też są te punkty dotyczące jakie środki mają być zabezpieczone na różne kluby, na stowarzyszenia sportowe, no to w tym momencie spotyka się Rada i to jest takie ciało opiniujące zgodnie z ustawą o sporcie i opiniuje i też jak gdyby rekomenduje swoje pomysły, często jest inicjatywa, żeby zabezpieczyć większe środki na przykład na szkolenie dzieci i młodzieży, czy też na ten sport kwalifikowany i tak to mniej więcej wygląda, czyli nie ma potrzeby, żeby się za często spotykała, kiedy nie ma takich sytuacji, nazwijmy to alarmowych, ponieważ są komisje w Radzie Miasta składających się z radnych, którzy zajmują się tutaj sportem. To jest takie ciało jak gdyby doradcze. Poruszał Pan tam temat AZS-u Częstowa wtedy, kiedy zbierała się Rada Sportu? Kiedy zbierała się Rada Sportu, były poruszane wszystkie tematy, czyli Włókniarz, Częstochowa, Raków, szkolenie dzieci i młodzieży i mamy kluby i tenisiści, siatkarki, koszykarze, także tam jest spektrum bardzo duże i to właśnie Rada Sportu składa się z przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy mają coś do powiedzenia, no bo sport to nie jest tylko piłka nożna, siatkówka i żurze, ale to jest również i ten sport masowy i to są różnego rodzaju kluby, gdzie też jest pewna aktywność i o tym też musimy pamiętać. Będąc prezesem AZS-u Częstochowa, przed laty otrzymał Pan zgodę na kandydowanie do Sejmiku Śląskiego. Możemy powiedzieć, co w tym czasie właśnie w Sejmiku zostało zrobione dla AZS-u Częstochowa? Jakieś konkretne przykłady możemy przytoczyć? Z uwagi na fakt, że nasze województwo to nie jest tak jak Warmińsko-Mazurskie, gdzie mamy na przykład jedną taką sekcję typu na najwyższym poziomie rozgrywkowym, tutaj mamy bardzo dużo klubów i to nie ma tak, że Sejmik zabezpiecza jakieś środki na konkretne kluby, czyli mówię o takich dużych sumach. To często jest tak, że są jakieś małe imprezy czy promocja województwa i w tym momencie, prawda, tutaj jakieś tam są środki zabezpieczone, ale tu generalnie chodzi o taką wizję całego województwa, czyli na przykład były tematy typu stadion w Chorzowie, prawda, bo to był stadion narodowy wcześniej, jakie tam środki zabezpieczyć, czy właśnie na jakieś reprezentacje województwa i to jak najbardziej tam nie ma takich sytuacji, żeby się jak gdyby rozmawiało na temat jakichś klubów z różnych miast, z Chorzowa, z Częstochowy, z Katowic, z Bielska Białej, bo tych beneficjentów potencjalnych jest bardzo dużo. Tak kolokwialnie mówiąc, udało się coś zobaczyć właśnie dla AZS-u w tamtym czasie? Okej, kolokwialnie to powiem tak, dla AZS-u to będąc senatorem udało mi się zabiegać o to, żeby były ponad 50 milionów zabezpieczone na nową halę przy Żużlowej, czyli 20 milionów z Ministerstwa Sportu i około 30 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak gdyby to jest, można powiedzieć, moje dziecko. No właśnie, hala jest tutaj, można powiedzieć, sama hala dumą częstochowian, bardzo się cieszymy z tej wielkiej hali, ale jak Pan uważa, jak Pan to ocenia, czy miasto budując tak wielką halę nie powinno przeznaczać większych środków właśnie na drużyny występujące w tej hali? Może nie tylko na siatkówkę, może również na koszykówkę, aby pójść w tę stronę promocji miasta poprzez sport, no bo teraz grozi nam sytuacja, że hala na Zawodziu będzie sieciła pustkami, jeżeli AZS zagra w pierwszej lidze albo spełni się czarny scenariusz, na przykład w ogóle nie przystąpi do rozgrywek. To jest tak, że na przykład hala Polonia była warunkowo dopuszczana przez ostatnie kilka lat do rozgrywek i ja myślę, że to jest znakomita sprawa, że udało nam się przede wszystkim pozyskać prawie 50 milionów na taki obiekt i udało się wybudować. Szanowni Państwo, mamy ćwierćmilionowe miasto. Czy oczekujemy też, żeby były obiekty na wysokim poziomie? Muszą być te orliki tak zwane, czyli przy szkołach, na osiedlach, ale również musi być tego typu obiekt. To nie jest wielki obiekt, to jest taki w sam raz kompaktowy na 6 do 7 tysięcy i myślę, że jak najbardziej stadion, hala, to są takie miejsca, filharmonia, uniwersytet, bar mleczny, to są takie miejsca, które w takim potencjalnym mieście, które chce być na przykład wojewódzkim, kiedyś było wojewódzkim, no powinno się znaleźć, także tutaj to nie mam wątpliwości, że to był dobry kierunek, szczególnie, że zostało pozyskane prawie 50 milionów złotych z zewnątrz, nie z budżetu miasta. Chciałem teraz jeszcze na chwilę wątek żużlowy wtrącić. Czy miał Pan okazję jako senator poznać Władysława Komalnickiego, Roberta Dowhana? No Roberta, tak, z Robertem Dowhanem siedział za mną, także tutaj w Senacie oczywiście mieliśmy wiele wspólnych tematów, no bo wiadomo, że to są takie miasta, gdzie żyje się tym czarnym sportem.
Były właśnie te rozmowy, jak skutecznie pozyskiwać środki dla klubów ze swojego miasta, jak im pomagać? No, oczywiście tutaj wymienialiśmy się pewnymi doświadczeniami. Ja mam pewną receptę na sukces, na pozyskiwanie środków na kluby takie zawodowe. To czy tak, przede wszystkim muszą być te dobre, mocne firmy, które są tytularnymi firmami. To jest jak gdyby podstawa i trzeba szanować te firmy, to jest raz. Dwa, musi być zabezpieczenie z samorządu, które tutaj też jak gdyby no, staramy się zabezpieczać na te kluby na najwyższej klasie rozgrywkowej. No i trzecia sprawa jest bardzo istotna, gdzie też często się o tym zapomina, to myśleć o tych sponsorach takich mniejszych, żeby zrobić taką dywersyfikację finansową, żeby mieć na przykład 100 takich mniejszych sponsorów, niech każdy zapłaci po 2000, ale szanować ich. Takiego sponsora trzeba traktować w sposób podmiotowy, bo on musi czuć się rodziną właśnie tego klubu, mieć kontakt z zawodnikami, z działaczami. Tak jak to widzę teraz na przykład we Włókniarzu, jest dobra taka fajna atmosfera i idzie to w dobrym kierunku. Właśnie mówiąc o sponsorach, była próba lobbowania za ZRS-em Częstochowa, pozyskiwania dla niego sponsorów, środków, no bo jest tą postacią bardzo znaną, nie tylko w świecie siatkarskim. No właśnie, czy AZS Częstochowa mógł liczyć na tą pomoc taką wizerunkową, która przyciągłaby sponsorów do niego poprzez pana osobę? Ja jestem do dyspozycji, ale z uwagi na pełnienie mojego stanowiska, czyli wiceprezydenta miasta Częstochowy, to też takich działań lobbyingowych nie mogę za bardzo tutaj podejmować. Ja mogę szerzyć dobre słowo, że jest taki klub na przykład jak AZS Częstochowa, jak Włókniarz, jak Kraków, jak tenisistki stołowe, które grają o Mistrzostwo Polskie, jak lekkoatleci, jak kolarze i jeżeli jest taka możliwość, żeby ktoś tutaj mógł przekazać środki, no to jest znakomita sprawa, bo nie ma lepszej promocji niż poprzez sport. Od kilku lat tutaj właśnie w częstowskiej środkówce mamy taką trochę niezdrową sytuację pomiędzy AZS-em a Norwidem. Te kluby zamiast ze sobą współpracować gdzieś tam rywalizują cały czas na różnych płaszczyznach. Próbował pan może jako senator, jako prezydent jednoczyć to środowisko, aby jeden silny częstochowski klub reprezentował siatkówkę w Częstochowie? No, prowadziłem wiele rozmów, żeby tutaj doszło do jakiegoś konsensusu, bo ja jestem zdania, że tak. Taki klub jak AZS Częstochowa, no to powinien być zbudowany na takiej piramidzie, załóżmy. Zaczynamy już od szkolenia na poziomie gimnazjów, następnie jest liceum czy szkolenie tutaj na tym poziomie juniora. Następnie powinna być współpraca z częstochowskimi uczelniami, bo jest to dwutorowa kariera sportowca. Z jednej strony sportowiec właśnie reprezentuje, gra miasto, ale z drugiej strony też powinien myśleć o kształceniu. Tak jak ja. Jak ja przyszedłem jako 18-latek po liceum do Częstowy i moi koledzy również, to mieszkaliśmy w akademiku w Herkulesie. 5 lat studiowaliśmy, skończyliśmy studia, identyfikowaliśmy się z drużyną, czyli ta drużyna była budowana na wiele lat. My jako ci młodzi zawodnicy weszliśmy do drużyny, to była taka formuła młodzi plus młodość plus doświadczenie i od razu w 90 roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, czyli jak gdyby, no, żeby te kontrakty były na dłużej podpisywane, żeby to zawodnicy szli na studia. Myślę, że to jest dobry kierunek, właśnie zbudowanie takiej piramidy. No, tak się na świecie podchodzi do tego sportu kwalifikowanego. Jaką dziś widzi pan przyszłość częstochowskiej siatkówki? Co można zrobić? Pytamy o konkretne rozwiązania. Mam parę pomysłów, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, ale myślę, że to... Możemy się dowiedzieć o nich, poznać te pomysły? Po Radzie Sportu będzie konferencja, bądź też ja będę rozmawiał z dziennikarzami i tutaj wytyczę jakieś kierunki, jaką ja mam propozycję, jaką ja mogę zaoferować, a czy ta propozycja będzie przyjęta, to trudno mi jest powiedzieć. Na pewno będę chciał się też kontaktować poza włodarzami spółki, klubu, również i już jestem w kontakcie z zawodnikami z tamtych lat i z kibicami, bo kibica trzeba traktować podmiotowo, trzeba szanować i kibice również powinni brać udział w kreowaniu przyszłości klubu. I to jest każdy, to jest uniwersalna formuła, czy to jest siatkówka, czy to jest piłka nożna, czy to jest żużel, czy to jest jakikolwiek inny sport, który jest dominantą w jakimś tam mieście. Jest taka możliwość, że miasto wykupi na przykład akcję AZS-u Częstochowa w ten sposób, próbując go ratować? Namawiałby pan radnych, częstochowską radę właśnie do takiego działania? Nie rozmawialiśmy na ten temat. Tutaj
Ja nie jestem pewien, czy to jest dobra formuła, żeby kupować akcje klubu przez miasto, przez samorząd. Mamy tutaj wiele też innych takich spraw typu służba zdrowia, typu infrastruktura drogowa, etc. I tu powinniśmy w ten sposób jak gdyby no, zabezpieczać środki, a nie przez kupowanie akcji. Oczywiście zabezpieczamy poprzez dotacje, poprzez różnego rodzaju umowy z klubami. Kiedy ta Rada Sportu, no bo ten czas naprawdę jest mocno naglący, za chwilę może być za późno dla ZS-u? Rada Sportu będzie w następnym tygodniu, następnie przewiduję tutaj spotkanie z kibicami, następnie mam jeszcze następny taki harmonogram działań, o który w następnym tygodniu po Radzie Sportu przekażę informacje. Ratujemy ZS Częstochowa? Dołożymy wszelkich starań. Dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy z wiceprezydentem Częstochowy, panem Andrzejem Szewińskim, który chce się włączyć w działania na rzecz ratowania częstochowskiej siatkówki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.